Nadkomisarz Zbigniew Pytka, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Panie naczelniku, lubuska policja znakuje najcenniejsze zabytki w województwie. Co to za akcja, na czym polega i do tej pory dzieło sztuki oznakowane? Dotychczas przede wszystkim w dobrach kościelnych w muzeach oznakowaliśmy ponad 3000 przedmiotów, z czego do bazy wprowadzonych jest już specjalnej komputerowej bazy stworzonej do tego celu, wprowadzonych jest około 2500 rekordów. Prostym językiem, na czym to polega? Polega to na tym, że jedzie w towarzystwie przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków, czy miejskiego konserwatora zabytków, ekipa składająca się z eksperta z laboratorium kryminalistycznego, policjanta Wydziału Prewencji, i jest lustrowany obiekt. Na tą okoliczność sporządzany jest dokument z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczenia antywłamaniowego. Proboszcz czy też administrator obiektu przedstawia te rzeczy, które w jego przekonaniu stanowią przedmioty zabytkowe, i te przedmioty są znakowane specjalnym lakierem zawierającym mikrodrobiny, które nazwano DNA. Tam jest zawarta informacja, że jest to zabytek pochodzący z Polski, i w przypadku, gdy ktoś ten zabytek w niewyjaśnionych, niejasnych okolicznościach odnajdzie, jest wskazany numer telefonu, pod który należy się skontaktować, i tam już dalej uzyska instrukcję, co i skąd. Aspirant sztabowy Romuald Karpacz. Tu mamy akurat trzy pojemniczki z żelem, które odpowiednio jest ujęty w granulacie z specjalnymi kodami. To są takie malutkie latareczki UV, które po prostu pod tym względem ujawnia, czy ewentualnie można zobaczyć, ile tego tam zostało naniesione. Szpryca, pistolet typowy, dwie latarki, które są też potrzebne do oświetlania, szpatułki. Jeżeli taki obiekt zostanie odpowiednio oznakowany, pozostawiamy taką tablicę piękną. Czyli ostrzeżenie dla ewentualnych amatorów cudzych. Tak jest. No i wtedy mamy tą pewność, że jest wszystko odpowiednio zabezpieczone.